Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012. Przypomnę, pierwsze czytanie odbyliśmy 5 grudnia. Została przedstawiona autopoprawka dostarczona 14 grudnia. Mamy przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, edukacji, zdrowia i profilaktyki, kultury negatywna, praworządności pozytywna, rodziny polityki pozytywna, wykorzystanie funduszy pozytywna, spokój turystyki pozytywna, komisja rozwoju innowacji pozytywna, komisja spraw reformy ustroju samorządowego pozytywna. W trybie statutowym mamy poprawki pana radnego Pilarskiego oraz pana radnego Pietrusa. Czy w tej sprawie ktoś z państwa, no i oczywiście autopoprawkę prezydenta, czy w tej sprawie ktoś, to proszę to powiedzieć do mikrofonu. Ja wiem, że jest pozytywna opinia, ale bardzo bym prosił, żeby to było publicznie powiedziane. Ona została odczytana, ta opinia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada Stowarzyszenia Polskiego Miasta Krakowa, przypomnę, że odczytując pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 14 grudnia 2012 w sprawie projektu budżetu miasta Krakowa na rok 2012 pozwoliłem sobie również odczytać pozytywną opinię projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś w sprawie poprawek i autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej chce zabrać głos? Pan radny Pietrus, bardzo proszę. Widzę elektronicznie, ale rozumiem na razie pan radny Pietrus. Panie Przewodniczący, Państwa, dziękuję. Chciałem w swoich poprawkach. Pierwsza poprawka dotyczy budowy basenu przez zespoły szkół ogólnokształcących sportowych na osiedlu handlowym. Ona już była zgłoszona w tamtej kadencji, więc no, aż do zwycięstwa będę składał. Może się w końcu kiedyś uda. Druga poprawka jest konsekwencją poprawki do budżetu na rok 2013. Poprawka trzecia dotyczy kompleksowej przebudowy i modernizacji Alei Generała Andersa. Również konsekwencja poprawki do budżetu numer 1. Kolejna poprawka numer 4 dotyczy przebudowy ulicy Obrońców Krzyża w Krzyżkowidziałem. Ta inwestycja wymaga zaangażowania środków wieloletnich i to są ta propozycja po raz kolejny jest składana. Poprawka numer 5 również jest konsekwencją poprawki do budżetu i podaje te same kwoty na modernizację ogródków organowskich placów zabaw. Podobna poprawka na remont nawierzchni trawnikowych. Poprawka numer 7 dotyczy zadania, które kiedyś było w UPF-ie. Pan prezydent je wyeliminował. Było dużo mowy o Nowej Hucie, że jest możliwość teraz realizacji przebudowy linii tramwajowej od Rona Bumińskiego. Natomiast chcę powiedzieć, że kiedyś to zadanie było większe, bo dotyczyło również dalszego odcinka. Potem pan prezydent podzielił to na dwa zadania, a w tej chwili wyeliminował to drugie zadanie. W związku z tym ja corocznie to zadanie chcę przywrócić do UPF-u i dlatego podobnie składam. Jest to przebudowa linii tramwajowej na odcinku Plac Regana Centralny, Centrum Administracyjne Kuty, Ujazdy, Kosmorzowska, Zgórza w Krzysztofie, Kopiec Wanny wraz ze sterowaniem ruchu. Poprawka numer 8 jest to konsekwencja zmiany ewentualnie poprawki do budżetu i również poprawka 9 jest konsekwencją zmiany poprawki do budżetu, żeby była ciągłość wypadnych dokumentów, żeby one były tożsame, to wymaga tam. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych w sprawie? Bardzo proszę pana radnego. Panie przewodniczący, panie skierniku, szanowni państwo, ja złożyłem również dwie poprawki do UPF-u, które są konsekwencją moich poprawek do budżetu miasta na 2013. Na pierwsze zadań dotyczy przybudowy ulicy Mechanizm, o której już wspominałem, że dwukrotnie znajdowała się w budżecie miasta Krakowa na dokumentację przygotowaną kiedyś jeszcze przez Radę Dzielnicy. Nie było pozwolenia realizowane w budżecie. Wypadało z budżetu, to jednak tego zadania nie zrealizował. Natomiast w zeszłym roku w budżecie pozwolenie znalazło się z datą rozpoczęcia inwestycji 2013.
projekcie wieloletniej prognozy finansowej pan prezydent w tym roku wyrzuca i przesuwa realizację zadania kolejne 4 lata, czyli w roku 2014 na kolejny rok 2018. Tak jak wspomniałem, rekomendacja dla tego zadania była przygotowana w roku 2004. W tym roku 2014, kiedy do dnia dzisiejszego, bo jeszcze ten projekt obowiązuje, byłaby już 10. rocznicę przygotowania tej rekomendacji, a po wyrzuceniu jej, czyli propozycji pana prezydenta, który mam nadzieję, że dożyje tego czasu, w 2018 roku będzie już 14, czy nawet 15 przygotowania dokumentacji. To jest też obraz, jak szybkie tempo jest realizacji niektórych zadań użytych, nawet tych, które mają przygotowaną dokumentację. Druga poprawka do państwa również dotyczy nierealizowanego przez prezydenta programu przygotowy dróg lokalnych, czyli nierealizowany uchwały miasta Krakowa, czyli obowiązujący. To jest za przebudowę Wysokiej Polski, gdzie 2/3 drogi zostało zrealizowane. Obowiązuje pozwolenie na budowę, no ale brak, że tak powiem, woli dokończenia tej inwestycji, bo tego też ośmieliłem się przedstawić tę poprawkę do projektu, jednak do rozpoczętego inwestycji zakończyć. Dziękuję. Dziękuję. Czy w sprawie poprawek i autopoprawki są jeszcze jakieś głosy? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czy w tej sprawie ktoś z państwa strony prezydenckiej chce odpowiedzieć? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że odbyło drugie czytanie w sprawie projektu w sprawie przyjęcia wielkiej prognozy finansowej. Proszę państwa, teraz jeszcze poproszę panią mecenas o interpretację prawną, zaległą interpretację prawną, którą prosił pan radny Gilarski. Potem będzie krótka przerwa w celu organizacji się zorganizowania się do głosowań. Głosowania i ciąg dalszy na to. No. Zdaje się, że mamy problem jakiś techniczny. Proszę państwa, w takim układzie zacznijmy. No nie możemy zacząć, bo opinia prawna powinna być. Czy jest jakiś problem, czy mamy przynieść? Ogłaszam 3 minuty przerwy. Nie, się. A potem, potem będzie od razu głosowanie. 3 minuty przerwy, ale nie ma.